Dzień dobry, witajcie po dłuższej przerwie. Stęskniliście się na pewno. No cóż, ostatni wyścig przed nami sezonu. Ale skoro, no właśnie, to może jeszcze krótka dygresja zanim o Kubicy. Sezonu, który był dość ciekawy, trzeba powiedzieć, że był dość ciekawy, aczkolwiek rozstrzygnięcie i właściwie jego druga część stała się nudna, bo Hamilton z Mercedesem ją zdominowali. I nie zgodzę się tutaj z takim twierdzeniem, że Ferrari miało lepszy samochód. Okej, może mieli w pewnym momencie sezonu trochę lepsze auto. Tak pod koniec wakacji, powiedzmy w okresie wakacyjnej przerwy, czyli na Węgrzech i w Spa. Natomiast później to już jest jednak dominacja Mercedesa i Hamiltona. No bo to Hamilton wygrał, tak? Okazał się z tej powiedzmy czwórki kierowców najlepszą kombinację doświadczenia, dojrzałości z szybkością, tak? Mówię o pierwszej czwórce, czyli Bottas, Raikkonen, Vettel i Hamilton właśnie, no bo Red Bulle jednak w tym sezonie nie miały jeszcze odpowiedniego samochodu, by powalczyć o pojedyncze zwycięstwa, tak, o tytuły żadne nie. No ale cóż, no wracając do Kubicy, w formule zostały 3 miejsca do obsadzenia. Jedno w Force India, jedno w Williamsie, jedno w Toro Rosso. A Toro Rosso jest chyba poza zasięgiem Kubicy. Pewnie jakieś rozmowy się toczyły, ale nie sądzę. Jakoś są to jednak trochę dwa różne światy. Więc sądzę, że jednak należy się skupić na tych dwóch. Dlaczego na tych dwóch? No nie zupełnie dlatego, że Kubica może jeździć w Force India, bo w to nie wierzę i na 99,99 będzie tam jeździł Stroll Junior. Dlaczego? No chyba odpowiedź jest jasna, jeżeli popatrzymy na formę zespołu Force India Racing Point, który pewnie będzie z czasem skrócony do samego Racing Point. No więc raczej tam Kubica nie będzie jeździł, ale zwróćcie uwagę na to, że oba miejsca właściciele czy tam zarządzający teamami zwlekają z ogłoszeniem kierowców. Rodzi to przypuszczenie, to już sprawa jest dość opisana przez dziennikarzy. Mianowicie taka, że bardzo możliwe, że te kontrakty są ze sobą powiązane. Czyli na przykład Stroll ma taką umowę z Williamsami, że jeżeli sam zrezygnuje, czy tam jego syn, no powiedzmy, że Stroll Junior, jeżeli zrezygnuje sam i odejdzie do innego zespołu, wtedy Stroll tak jakby musi wykładać pieniądze w przyszłym roku, wpłacać do Williamsa. Natomiast jeżeli to Williams tak jakby pierwszy ogłosi dwójkę kierowców, czyli de facto zrezygnuje z usług Strolla, wtedy te pieniądze nie są mu należne za przyszły sezon. Nie wiem, ale dużo na to wskazuje, że tak może być. W związku z tym, dlatego te zespoły oba czekają z ogłoszeniem oficjalnym. No, do kiedy można czekać, zapytacie? No, moim zdaniem do posezonowych testów. To jest, okej, niektórzy mówią, że to już będzie przed tym weekendem w Abu Dhabi, natomiast w momencie, w którym trzeba będzie potwierdzić, kto wystąpi w testach, w której ekipie, wtedy będzie już jasne, kto będzie gdzie jeździł, no bo wtedy muszą ogłosić, tak? Bardzo możliwe też, że Stroll ma tak skonstruowaną umowę, że nie może testować z innym zespołem. A jeżeli, nawet chyba naturalnym będzie, że jednak te posezonowe testy wykona już Force India, przynajmniej no tak sądzę. Może to oczywiście nie być do końca ten case, no ale nie sądzę, żeby Stroll poświęcił posezonowe testy, żeby oszczędzić trochę pieniędzy, chociaż kto wie. No ale prędzej czy później będzie musiał ogłosić tą
tą decyzję. No i podejrzewam, że wtedy z automatu nastąpi ogłoszenie decyzji Williamsa. Mam nadzieję, że tym razem będzie to decyzja właściwa i nie przeciągnie się nic do jakichś idiotycznych dat w znaczeniu koniec roku czy styczeń 2019, no bo to będzie ze szkodą de facto dla wszystkich. Także także mam nadzieję, że dość szybko usłyszymy pozytywne informacje. Na co? No, czekamy z, może nie tyle z, nie, okay, z niecierpliwością, ale jednak ze spokojem. No, Kubica już wie, co będzie robił, więc pytanie, kiedy to oficjalnie zostanie podane do publicznej wiadomości. A umówmy się, że jeżeli miałby być testowym kierowcą, czy tam kierowcą symulatora dla Ferrari, to raczej już by mógł to ogłosić. Jeżeli byłby, znalazłby miejsce w innej serii, też chyba mógłby już to ogłosić, więc póki nie mamy oficjalnego ogłoszenia, piłka na pewno jest w grze i szansa na miejsce w Williamsie jest. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Pozdrawiam przed ostatnim wyścigiem sezonu. Mam nadzieję, że ostatni w tym roku, że ostatnie w tym roku nagranie będzie poświęcone temu, jak to wspaniale cieszyć się z powrotu Polaka do F1. Pozdrawiam.